Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego przygotowania takiego naprawdę uniwersalnego bulionu koreańskiego, który możecie użyć zarówno do zup, do sosów, możecie też użyć do takich potrawek jednogarnkowych. Mam tutaj oczywiście wszystkie składniki jak zwykle przygotowane. Zajrzyjcie do opisu filmu. Podlinkuję Wam, gdzie można kupić niektóre składniki. Oczywiście też będą tam umieszczone proporcje. Będę dzisiaj robiła taki swój ulubiony bulion. Jak wiecie, ja akurat nie jestem ani weganką, ani wegetarianką, więc tutaj będę używać sardele i suszone krewetki, ale osoby, które są na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej, jeżeli pominą te składniki, też będą mogły sobie przygotować bardzo fajny bulion, ale wtedy musicie dodać większą ilość suszonych grzybów shiitake. One mają naprawdę dużo więcej smaku niż takie świeże, więc polecam ten składnik jako taki fajny zamiennik, jeżeli chcecie uzyskać naprawdę taki głęboki smak umami. Mam tutaj przygotowaną dashime, czyli koreański odpowiednik kombu. Pokażę Wam, w takich opakowaniach możecie kupić. Tu już są pocięte na takie mniejsze kawałki, ale też w sklepach możecie kupić w takiej postaci, że macie taki jakby większy arkusz, który sobie możecie pociąć. Jak widzicie, kombu jest pokryty taką białą warstwą. Ja nigdy tej warstwy nie usuwam, dlatego że właśnie tam jest zawarte bardzo dużo umami i bardzo dużo takiego naturalnego glutaminianu sodu. Będę używać też suszone sardele. Tak wygląda opakowanie. Oczywiście, jak już wspomniałam, podlinkuję, gdzie kupiłam. Mam tutaj 8 sztuk sardeli. Ja je już sobie oczyściłam. Nie mają główek ani takich tutaj czarnych części tych wnętrzności, bo jeżeli tego nie usuniecie, no to bulion będzie gorzki. Więc to jest bardzo ważne, że przed ugotowaniem, żeby się pozbyć. Może Wam pokażę, jak wyglądają w całości. Na jednym przykładzie widzicie, tak wygląda sardela jeszcze z główką. Trzeba tutaj ją urwać, no niestety, i w środku są takie czarne części, to jest bardzo gorzkie, więc po prostu usuńcie. Jak widzicie, nie stanowi to żadnego problemu, bardzo łatwo się to robi. Tak samo też się usuwa takie czarne niteczki, jak czyścicie krewetki. Jeżeli ktoś lubi krewetki i je, to na pewno tak robi. I mam tutaj też dla wzbogacenia smaku suszone krewetki, taką mniejszą garść, jedną cebulę, całą główkę czosnku. To jest akurat taka ilość wymagana, bo czosnek podczas gotowania odda te swoje olejki i naprawdę bulion będzie bardzo fajny, esencjonalny. 3 grzyby shiitake suszone i taki 12-centymetrowy kawałek pora. Więc już nie przedłużając, zapraszam do wspólnego gotowania. Rozgrzewam sobie garnek i tutaj na dno, bez żadnego oleju, bez niczego, dodaję sardele, które teraz będę tutaj przypraszać przez 30 sekund i dodam teraz 1,5 litra zimnej wody i kolejne składniki, czyli dashime, kilka takich kwadratów, prostokątów też, suszone krewetki, cebulkę przekrojoną na pół, czosnek, shiitake i por. I teraz przykryję i zostawię wszystko na 10 minut. Po tych 10 minutach muszę teraz wyłowić wszystkie kawałki kombu, bo to, co miały dobrego zrobić już dla bulionu, zrobiły. Misja zakończona sukcesem, więc teraz przykrywam, zmniejszam temperaturę. Będę gotować przez 25 minut. Bulion jest już gotowy, przepięknie pachnie. Teraz będę musiała go
delikatnie przecedzić przez siteczko. Można sobie tutaj tak dociskać, żeby jeszcze tutaj z tych wszystkich składników wycisnąć całą esencję, cały smak. I tak się prezentuje bulion już po obcedzeniu wszystkich składników. Jest bardzo esencjonalny, przepięknie pachnie. Taki bulion możecie również zamrozić, jeżeli nie wykorzystacie go danego dnia. Ja sobie zostawiłam tylko shiitake, bo za chwileczkę je zjem. Uwielbiam shiitake, więc na pewno ich nie wyrzucę, bo są po prostu przepyszne. Bulion będę wykorzystywać w następnym przepisie do topoków, więc zachęcam też do obejrzenia kolejnego filmu. Ja Wam bardzo dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Dziękuję, że jest Was coraz więcej. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!